Zdrowy uśmiech odsłaniający perłowe zęby to coś, co wszyscy chętnie chcielibyśmy posiadać. Jednak to nie jest jedyny powód, dla którego powinniśmy zadbać o nasze zęby. Higiena jamy ustnej jest bardzo ważna, aby zapobiec próchnicy zębów, chorobom dziąseł i nieświeżemu oddechowi. Złe zdrowie zębów jest powiązane z licznymi chorobami, takimi jak choroby serca. Ponadto w 2010 roku naukowcy z New York University odkryli związek między stanem zapalnym dziąseł a chorobą Alzheimera. Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli związek między chorobą dziąseł a rakiem trzustki. Płytka nazębna powstaje, gdy bakterie w jamie ustnej mieszają się z produktami ubocznymi żywności i białkami oraz pokrywają zęby. Rosną poniżej linii dziąseł i przyklejają się do wypełnień. Kiedy twardnieje, płytka nazębna staje się kamieniem, co jest poważnym problemem, który prowadzi do stanu zapalnego i chorób dziąseł. Kamień nazębny prawie zawsze wypływa na powierzchnię z powodu braku higieny jamy ustnej przez dłuższy czas. Powstawanie płytki nazębnej i kamienia nazębnego powinno motywować nas do rozpoczęcia opieki nad zębami. Oto cztery naturalne sposoby, które usuwają płytkę nazębną i zapewniają prawidłowe zdrowie zębów. Sposób numer 1. Wymieszaj 7 łyżek oleju kokosowego, taką samą ilość sody oczyszczonej, kilka kropli swojego ulubionego olejku eterycznego i dodaj nieco stewii, aby zrobić naturalną pastę i użyć jej zamiast kupionej w sklepie pasty do zębów. Sposób numer 2. Ssanie oleju kokosowego przez 15 do 20 minut dziennie jest w stanie wyeliminować bakterie i skutecznie wybielić zęby. Sposób numer 3. Do szklanki wody dodaj kilka kropli każdego z następujących składników: anyżu, olejku miętowego i cytryny. Następnie użyj tej mieszaniny do opłukania jamy ustnej 4 razy dziennie. Sposób numer 4. Zagotuj 2 szklanki wody, następnie dodaj pół szklanki rozmarynu i 1 szklankę świeżej mięty, a następnie odstaw na 15 minut. Gdy mieszanka się schłodzi, to wypłukaj nią usta. Ponadto należy pamiętać o właściwej higienie jamy ustnej. Nie zapominaj o regularnym myciu zębów, nitkowaniu ich, stosowaniu płynu do opłukania jamy ustnej i regularnych wizytach u dentysty. To jednak nie wszystko. Staraj się unikać spożywania bądź ogranicz następujące pokarmy. Owoce cytrusowe, ponieważ są bogate w kwas, który powoduje erozję szkliwa i sprawia, że zęby są podatne na próchnicę. Chipsy ziemniaczane, ponieważ są pełne skrobi, która powoduje wnikanie cukru między zęby i prowadzi do powstawania płytki nazębnej. Suszone owoce, ponieważ są lepkie i posiadają w sobie mnóstwo cukru. Alkohol, bo odwadnia ciało, a suchość w jamie ustnej powoduje brak śliny, przez co nasze zęby są jeszcze bardziej narażone na choroby dziąseł, próchnicę i inne problemy z zębami i jamą ustną. Kwaśne cukierki, ponieważ zawierają różne rodzaje kwasów, które są szkodliwe dla zębów, przyklejają się do nich i powodują próchnicę. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu będziesz bardziej dbał o swoje zęby. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.